jeśli się żyło chwilą nadludzkiej potęgi, albo też z łudą, że tą chwilą się żyło. Się tak przede mnie, bądź jestem kobietą. Doprawdy? Zarozumialec. Brutal. Wariatka. Coś ty powiedział? Zostaw. Jakieś ty powiedział? Panie Frycjer! Przepraszam cię, kociaku. Ordynus! Dzięki mnie zrobiłeś karierę, a teraz? O, zobaczcie, jeszcze pożałujesz tego, jeszcze mnie na kolanach błagać będziesz. Klękał. To się kurczak tak klącze pod nogami. Nie kurczak, tylko kurczek. Konstanty Kurczek. Zapal to kurczek papierosa. Nic sobie nie rób z tej Rozelli. Chodź na wódkę, kurczek. Nie, nie pójdę. To Harpago. On na wódkę grosza nie wyda. Co on z tą forsą robi? No chodź. No chodź. Nie, nie trzeba wódki. Nie trzeba wódki? Ty nie sufler jesteś. Ty bluźnierca jesteś. Peluś, chodź. Bluźnierca? Ja wzięłam, widział pan? Ale nikt nigdy nie wziął, bo nikogo nie jedzą. Oddaj mnie pan. Ale dawaj pierścionek, rozumiem. Mnie pan puści, bo będę krzyczeć. Dawaj pierścionek. Jaki pierścionek? Czego pan chce? Pokaż na torebkę. Nie dam, nie ma pan prawa. No i jak pan śmie? No i co? Znalazł pan. Późno. Boję się sama. Można? Proszę. Pan nie gniewa się na mnie? Nie. Zimno w nocy? Tak. A ja nic nie jadłam od rana. Wyjdziemy na chwilę. Może lepiej do mnie na herbatę. Wysoko pan mieszka. Aha. Zmachałam się. Ale to milutko u pana. Proszę zaczekać. Przygotuję coś do jedzenia. co pani tu weszła? Przecież pokój był zamknięty. Ależ nie był otwarty. Myślałam, nie wiedziałam. No dobrze, już dobrze. Proszę. Na dworze tak zimno, a u pana to jak w raju. Pan musiał się zdziwić. Ten Grywicz to taki cham. Śmiał mi powiedzieć, że mu wziąłem jego pierścionek. Taki lot. Pierścionka nie widziałam. Niepotrzebnie się trudzisz, moja mama. Pierścionek jest tu. Ten. No tak. To ja ukradłam. Wołaj pan policję. Wszystko mi jedno. No wołaj pan. Niech się to raz skończy. Słyszy pan? Nie, nie. Dosyć mam już tego psiego życia. Jak ja was wszystkich nienawidzę. No. Nie trzeba. Nie trzeba. Ale dlaczego pani to zrobiła? Sama jestem. Nie mam nikogo. Mam pracy w teatrze. I wtedy... Tak. To kanalia. Byłam głodna. Sama nie wiem, jak to się stało. No dobrze. Jakoś się to załatwi. Powiem Grywiczowi, że znalazłem jego pierścionek na scenie. Jaki pan dobry. Rozmazałam się. Tam jest lustro. O, ale wyglądam. Trochę pudru i będzie dobrze. Teraz już nie jestem taka okropna, prawda? Przecież to pan. Jak to? To pan jest także artystą? Byłem. Teraz jestem suflerem. A dlaczego pan przestał grać? Teatr się zamknął. Nie z czego żyć. Nadarzyło się miejsce suflera. I tak już zostało. Od 15 lat. Ale pan chciałby jeszcze grać, prawda? Bo ja wiem. Chyba nie. Może tylko jeszcze tę jedną rolę. To Napoleon? Tak. Ładny. Poszły na to moje półroczne oszczędności. Nie opalałem nawet mieszkania. A po co to? Każdy człowiek musi mieć coś w życiu. Coś bliskiego. Jeden ma żonę, kochankę, inni karty. A ja mam... Nie no. A ta pani? To Maria Ludwika, żona cesarza. Co? Ludwika? Mnie też na imię Ludwika. Wie pani, że pani jest do niej podobna. A pan Napoleon, to byłaby z nas para. Napoleon to siła, to wielkość. Myślę, że w każdym człowieku jest coś z Napoleona. Gdyby tylko pozbyć się tego, co jest w człowieku małe, szare, tchórzliwe. Czas można by zostać Napoleonem. Tylko wierzyć w swą siłę, w swój los, w swoją gwiazdę. To ja bym mogła zostać gwiazdą. To pan mógłby ze mnie zrobić gwiazdę? Mój złoty, drogi, kochany, jedyny. Jasiu, co ty robisz? W zeszłym tygodniu dorobiłeś wąsy Napoleonowi, a w tym znów cesarzowi. A czyś ty widział kiedy kobietę z wąsami? A nasza praczka to ma wąsy. By mogła być oficerem. Prawda, tatusiu? No i kot ma wąsy, a nie jest oficerem. A dlaczego? No bo na to trzeba być mężczyzną, prawdziwym mężczyzną. Tak jak tatuś? No tak. No a teraz chodźmy powinszować mamusi. Rocznicę ślubu mamusi kochanej, oba z tatusiem życzenia składamy. Moje złote. Moje. Przyjm ode mnie te drobnostki. Mamusi, jakie to ładne. To będzie mój stan. To już 6 lat minęło. Czyż ja mogłem przypuszczać kiedyś, że ja dziś nie mógłbym już żyć bez ciebie. Potargasz mi w losie. To będzie mój stan. 6 lat. Dużo one mi dali. Ale ze mnie zrobić gwiazdę. Przyrzekać to każdy potrafi. No, grasz przecież. Co prawda lekkie role, ale... Bardzo lekkie role. Wnoszę listy albo kawę. Tak jest, proszę pani? Obiad na stole? Powód zajechał? To są moje role. Hurra! Jaki śliczny sztandar. Będziesz teatrze? Będę. Muszę mierzyć kostium. Moja nowa rola. Anioła. Będziesz grać anioła? Ja chcę zobaczyć anioła. Weź mnie ze sobą. No dobrze, dobrze, pójdź. No dobrze, już idź, bo się spóźnisz. Do widzenia. Tymczasem dosyć. Przerwa. Pan Grylicz wolny. A to się... No jak? Pójdziesz na papierosa? Nie, zaczekam. Tutaj. Moje uszanowanie pani. Jasiu, jak się masz? Panie Pelusiu, niech pan się zajmie Jasiem, bo ja muszę zmierzyć go. Dobrze, proszę pani. Chodź Jasiu, zabawimy się. Ale ten Grywicz to ma szczęście do kobiet. Tak, i nie próżnuje. Od czasu, jak stąd wygryzł Roselli, ma święte życie. A teraz znowu zabiera się do krótkowych. Kurczyk, jesteś tam? Nie ma go. Ma podobno szalony temperament. Kurczak? Nie, ona. Ale że on tego nie dostrzega. Mój kochany mąż dowiaduje się zawsze ostatni. O temperamencie? Nie, o rogach. A może jeszcze założyć brodę, o? Nie chcę brody. Boś głupi. Każdy mężczyzna powinien mieć brodę. A dlaczego? Żeby sobie mógł w nią pluć, że się ożenił. Ale ty tego nie zrozumiesz. A tatuś? Tatuś? Też szkoda, że nie ma brody. Tatuś, dlaczego tatuś nie ma brody? Nie widziałeś mojej żony? Co ci jest, kurczak? Zęby cię bolą. Mamusia je na mnie. Czekaj, jeszcze ci zagram. O, ty. Ja się mierzyłam kostium i pan Grywicz chciał go obejrzeć. Podoba ci się? Zapalisz sobie, kurczak? No i czego? Ciągle byś mnie śledził. Ciągle byś tylko węszył zdradę. Przecież muszę być dobrze z ludźmi. Ciebie kariery nie zrobię. No dlaczego milcz? No już dobrze, dobrze. Kochasz mnie? Kochasz swoją Ludwigę? Ludwiku. No uspokój się, głuptasku. Nie będę z nim rozmawiała, jeżeli cię to tak denerwuje. Ludwiku. Zaczynamy drugi akt. Zaczynamy drugi akt. Ja idę na scenę. To ja wezmę Jasię, jeszcze mam coś do załatwienia na mieście. To do widzenia. Do widzenia. No, pan, proszę. Pan tutaj stoi? Proszę, tak. Pani bliżej cokolwiek? A ty wchodzisz na kwestię, no? No, panie Kurczek, zaczynamy, proszę. Proszę. I cóż na to poradzę? Kocham ją mimo wszystko. Cóż na to poradzę? Kocham ją mimo wszystko. Co no? No, co tam, Kurczek? Zasnąłeś? Co dalej? Co dalej? Wasza cesarska mość, wasza cesarska mość. Panowie pozwolą? Mój mąż? Mój mąż. Nareszcie mam rolę, prawdziwą rolę. Dyrektor kazał mi powiedzieć, że będę grała Marię Ludwikę w Napoleonie. Wiesz, Grywicz mi to wyrobił. On będzie grał Napoleona. Ten kabotyn Napoleona i jego żoną. Wciąż zazdrosny. Kabotyn. Nędzny kabotyn. Więc może ty byś za niego zagrał Napoleona? Milcz. Coś podobnego. Zamiast się cieszyć, robię awantury. Ani chwili dłużej nie zostanę w tym piekle. Wrócę, jak się uspokoisz. O tym spisku. Paryż powinien się był już przyzwyczaić do zamachu na życie Napoleona. Bonapartego, panowie, czas by już umieć tak. Przecież tu chodzi o księcia Dampię? Bądź co bądź, jest to jeden z Bourbonów? Książę krwi z piskowcem? To ja. Jak sądzisz, ministrze, co grozi księciu? To zależy od sądu wojennego. Przewodniczącym jest generał Villeon. Daleron, jesteś? To dobrze. Czy księcia Dangiem przesłuchano? Tak jest, obywatelu konsulu. No i co? Zaprzecza wszystkiemu. Wezwać tu generała Villeon. Generał Villeon? No. No co tam? Nie ma go. Pacjent! Jestem. No nie, panie Gromski, no tak nie można. Po co te halasy, no na co, no? Nie czyta się gazet podczas próby. No więc dobrze, no więc jestem. Proszę. Jesteś przewodniczącym sądu wojennego. Jesteś przewodniczącym sądu wojennego, generale. Jak sądzisz? Książę winien, czy nie winien? Obywatelu konsulu. Tylko sądowi mogę dać odpowiedź na to pytanie. Obywatelu konsulu. Tylko sądowi mogę dać odpowiedź na to pytanie. Jest teraz około północy. Nie przeszkadzaj. Umiem rolę. Robię naumyślnie pauzę w tym miejscu. Jest teraz koło północy. Za 2 godziny odbędzie się sąd. O 4:00 nad ranem książę Dangien ma być rozstrzelany. A jeśli sąd uzna... Dałem rozkaz. Rozkaz sądowi? Tak jest. Ależ obywatel... Milczeć! Okropne. On jest cudowny. Bonaparte ma prawo po trupach iść do zwycięstwa. Źle! Pan to źle powiedział. Co takiego? Co? Kurczak! Zwariowałeś? Ja chciałem tylko powiedzieć, że to trzeba inaczej grać. Co takiego? To niesłychane, żeby sufler ośmielił się zwrócić uwagę aktorów. Tak, ale... Nie, panie dyrektorze, ja żądam natychmiastowego usunięcia tego suflera. Grywic! Dopóki on tutaj będzie, ja nie wyjdę na scenę. Grywic! To bezczelne! Spokojnie, Grywic! Na miłość boską! Nie nerwów! Rzuto próba generalna! Tego jeszcze brakowało! Panie Kurczek, proszę za mną, do gabinetu. Panie Kurczak, Grywicz ma rację. Co panu nagle do łba strzeliło? Tak grać Napoleona nie można. Dostanie pan za 3 miesiące z góry i rozejdziemy się. Panie dyrektorze, tak grać Napoleona nie można. Kurczek, jest pan wariat. Ale żal mi pan. Niech pan spróbuje przeprosić Grywicza. Nie. No to co, ja go mam przepraszać? Musisz zaraz przeprosić Grywicza. Choćbyś go miał błagać na kolanach. Jak to? Ty chcesz, żebym ja jego przepraszał? Więc nie dość, że nie możesz dla mnie nic zrobić, jeszcze chcesz stracić pracę dla głupiej ambicji. A co będzie z Jasiem? Chcę, żeby twoje dziecko nie miało co jeść. Przeprosisz go. No, chodź. Tu podstrzyżone, o, w ten sposób. Co ty mnie będziesz uczył? Tu cię wezmę, o, a tu pod... No idź. No idźże. Dobrze, niedołęgo, jeżeli ty nie chcesz go przeprosić, to ja to zrobię za ciebie. Biedak. Kurczek, daj pokój, bez awantu. Człowieku, masz dziecko. Yes. Yes. Co robić? Prosta rzecz. Wódki się napić. Chodź, Kryk. Gdyby żył, też by pił i nie miałby zmartwienia. Być albo nie być. No, napijmy się pod Hamleta. Ach. Co ty, kurczę, jakbyś na własnym pogrzebie siedział? Moja żona, uważasz, przecież ona jest dla mnie wszystkim. Dlaczego on mi ją zabiera? Dlaczego? Głupiś. Ja przez 20 lat modlę się, żeby mi kto moją starą zabrał, a tu nie ma amatora. Szczęścia swego ocenić nie potrafisz, kurczek. Nie zgrywaj się, Szypuła, sam w to nie wierzy. Życie jest takie. Tak, silni depczą słabych. Silni depczą słabych. Słabi depczą jeszcze słabszych. Ale wódki nikt nie zdepcze, bo jest mocna. Nikt. Za zdrowie wódki. No, kurczek. Nie trzeba. Jak to? Pójdę już do domu. Do Jasia. Tu Francuzi, tu Pruszaki. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, tatusiu. Pokaż mi, jak Francuzi pobili Prusiaków. Dobrze, dziecko, dobrze. Ktoś ty pił gorączką wodę? Baw się sam. Człowieka. Tatusiu! Tatusiu, z kim ty rozmawiałeś? Z Napoleonem. Z małym kapralem. A dlaczego jest Napoleon mały kapral? No chodź. Opowiem ci. Bardzo dawno temu mały chłopiec żył i mały chciał zostać olbrzymem i zdążał do celu wytrwale. Taki był odważny i śmiały i silny był, że już od dzieciństwa samego przezwano go małym kapralem. I poszedł przez życie jak burza i zdobył tylko co chciał. Jak stal nieugięty, mocniejszy od wichrów, silniejszy i twardszy od aut. A za nim szedł milion żołnierzy wiedzionych ku chwale i sławie. I dla nich ten mocarz potężny był zawsze najmilszym ich małym kapralem. A kiedy cesarz umarł, żołnierzy wierny tłum zajęczał, że wielki mały kapral na zawsze się od nich oddala. Pamiętaj, mój synu, bierz sobie z niego wzór, bądź w życiu odważny i silny i twardy, bierz sobie przykład z małego kaprala. Nie ma silniejszego nic od miłości. No kurczak, możesz mi podziękować. Zostajesz w teatrze. Tylko słaby przed miłością ucieka, tylko słaby mówi o niej jak wróg. Człowiek mocny, ty miłość swą dostrzeże z daleka, to dobiega i tak do nóg. Nie ma silniejszego nic od miłości. Nie ma jak kochaną być dzień i noc. Czuć wokoło siebie żar namiętności, pożądanie i siłę i moc. Nie ma silniejszego nic od miłości. Żarem płonie z oczu twoich lic. Spala ogniem, który tkwi w głowie, w sercu we krwi. Kochasz wtedy więcej nic, więcej nic. No więc znowu licha z tym Gryniczem. No jeszcze go nie ma, panie dyrektorze. No nareszcie. Gdzie pan się do licha podziewał? Właśnie wracam od doktora. Chrypa. Tak, chrypa. Czyś pan oszalał, panie Grynicz? Jutro premiera, a pan ma chrypę? Niechże pan co do diabła robi, niech pan czymś płucze. No właśnie, całą noc płukałem koniakiem. No ale niech się pan nie martwi. Doktor przyrzekł, że do jutra będzie wszystko w porządku. Zastrzyk. Co będzie z próbą generalną? No niechże za mnie ktoś markuje, no. O, może kurczek. Co? No szufler. Taki był wczoraj mnie niezadowolony. Niech dzisiaj pokaże, jak się gra Napoleona. Panie Kurczak? Jestem, panie dyrektorze. Proszę na scenę. Będzie pan markował Napoleona. Ja? Ale... Będzie pan czytał z egzemplarza. Próba. Zaczynamy, proszę. Napoleona. Proszę, zaczynamy. Chcę pana zobaczyć, opowiadając cuda o tej pańskiej nowej roli. Ruszaj. Talleyrand, jesteś, to dobrze. Księcia Dangiemu przesłuchano? Tak jest, obywatelu konsul. I co? Zacia wszystkiemu. Wezwać generała i Leo. Ja nie mogę, dyrektorze. Panowie, spokój! Nie, no nie. On mi ośmiesza sztukę. Bidule między cindurami. Kurczek! Słucham. Mów pan kostium. Panie dyrektorze, czy Kurczek ma się charakteryzować? Ale nie, skąd? Tylko kostium. Powtórzymy od wyjścia. Blazem. No więc pójdziesz ze mną po drogie? Tak jesteś, to dobrze. Księcia Dangiemu przesłuchano? Tak jest, obywatelu córów. I co? Zaprzecza wszystkiemu. Wezwać generała i Leo. Jesteś przewodniczącym Sądu Wojennego, generale. Jak sądzisz, książę winien czy nie winien? Obywatelu konsulu, tylko sądowi mogę dać odpowiedź na to pytanie. Jest teraz około północy. Za 2 godziny odbędzie się sąd. O 4:00 nad ranem książę Dangiem ma być rozstrzelany. Jak to, obywatelu? A jeśli sąd uzna, że... Wydałem rozkaz. Rozkaz? Sądowi? Tak, sądowi. Milczeć! Milczeć! Arte ma prawo po pach iść do zwycięstwa. Generalnie idę. Żegnam pana. Nie zatrzymuję panów. A to ty, Józefino. Doniesiono mi przed chwilą, że kazałeś porwać księcia Dangiemu, pogwałciwszy granicę księstwa badeńskiego. To kłamstwo, nikczemne plotki. Nie wiem nic o porwaniu. Oto odpis twojego... No więc tak, kazałem go porwać. Działał w porozumieniu z Anglią. Stał na czele spisku royalistycznego. Patrzcie, ale ten Kurczek gra, co? Ośmielił się wystąpić przeciwko mnie. Co zamierzasz z nim uczynić? Rozstrzelać go. To będzie zbrodnia. Francja to moja rzecz. Kto wyciąga po nią rękę, musi zginąć. Zastanów się. Wszyscy będą przeciwko tobie. Józefino, albo będziesz z nimi przeciwko mnie, wtedy cię zdepczę, albo będziesz ze mną, wówczas zostaniesz cesarzową Francji. Cesarzową Francji. Racja, tak trzeba z babami. Sir. Kurczę, świetnie! Naprawdę świetnie! Brawo! Brawo! Pan jest naprawdę genialny. Tak. Nie, Kurczek, dobrze. Nieźle, całkiem nieźle, jak na suflera. No... Nie tylko jak na suflera, nie ma. Mieliśmy gdzieś iść po próbie. Po próbie pójdziesz do domu. Wiesz, Kurczek, żeś ty powinien zagrać jeszcze jedną rolę. Rogacza wspaniałego. I zagrałbyś ją dużo lepiej od tej. Chodź. Nie budź dziecka. Cesarz. Napoleon. Ale jutro wrócisz do swojej budy jak pies. Jaś. Zazdrości mu się zachciewa. Otello. Ale jak cię nazwał rogaczem, przy wszystkich ktoś połknął. Napoleon. Tchórz. Tatusiu, to ja się boję. Tchórz. Tchórz. Połóż się, syneczko. Śpij, śpij. No już jest. Tchórz, tchórz. Co za wizyta? Sam pan Kurczek. Proszę. Proszę. Zasiadaj, Kurczek. Napijesz się ze mną. Ach, uważaj. No, zbiłeś fotografię matki. Jeszcze mi pecha przyniesiesz. Siadaj. Wypijesz. Czemu zawdzięczam twoją wizytę, panie Kurczek? Panie Grywicz, widzi pan, chodzi o moją żonę. Dla pana tu nic. Niech mi pan jej nie odbiera. Ona jest dla mnie wszystkim. Moja żona. No to co? Że pańska żona. Panie Kurczek. Tobie się zdaje, kur... żeś ty był wspaniałym Napoleonem. Ale żeby grać Napoleona, trzeba być silnym człowiekiem. A nie takim kurczakiem jak ty. Trzeba nie skomleć, ale walczyć, jak Napoleon, który po trupach szedł. do zwycięstwa. Jutro zobaczysz, jak się gra Napoleona. Wiesz co, kurczak? Gdybym ja był takim zerem jak ty i gdyby mnie do samej śmierci czekało tylko takie szare i okropne życie, to bym sobie palnął w łeb. Kurczak. Napoleon po trupach szedł do zwycięstwa. Dziś w nocy popełnił samobójstwo we własnym mieszkaniu jeden z najpopularniejszych aktorów stolicy, Wiktor Grywicz. Czyny na razie nie udało się ustalić. Zmarły artysta. Grywicz się zabił. Co za pech. Gdzie jest dyrektor? To będzie siebie w gabinecie. No dobrze, ale co będzie w przedstawieniu? Ten autor wygląda jak z krzyża zdjęty. Raczej jak zdjęty z afisza. Teraz czego Grywicz popełnił samobójstwo. No, żeby nie grać w jego sztuce. No właśnie. To dajcie pokój. Dajcie pokój. A ja mu wczoraj 30 złotych pensję. I stwierdzono samobójstwo? A cóż innego. Rewolwer trzymał zaciśnięty w dłoni. Tyle pracy na marne, tyle pracy. 26 perów, żeby przynajmniej palnął sobie w łeb nie przed kostiumową sztuką. 26 perów. A ja wam powiadam, że on się tak przejął tą wczorajszą próbę. Dzień dobry. Dowiedzieli takie nieszczęście. Widziałaś? Dzień dobry, no a co będzie z Napoleonem? No sztukę chyba zdejmą z afisza. Dyrektor jest podobno wściekły. Proszę państwa, premiera nie odbędzie się. Gramy dziś wesele Fonsia. Znowu Fonsia. 26 peruk i tyle zarostów. Czekajcie, zaraz. Tak, oczywiście. Prebędzie się. Kurczek? Ty będziesz grał Napoleona. Francja to moja rzecz. Kto wyciąga po nią rękę, musi zginąć. Zastanów się. Wszyscy będą przeciwko tobie. Józefino, albo będziesz z nimi przeciwko mnie, wtedy cierczę. Albo będziesz ze mną, wówczas staniesz cesarzową Francji. Cesarzową Francji? Publika. A wolność? Wolność? Tłumowi można przyrzekać wolność, ale nie trzeba jej dawać. Tłum należy trzymać na łańcuchu jasa. Uratował mi pan sztukę. To nie ja, to Kurczak. Niech pan patrzy. Sir. Parzy mnie pan. Faktycznie. Ale trudno, proszę pani. Gdzie drwa rąbią, tam włosy lecą. To jest, gdzie włosy lecą... No prędzej, niech się pan spieszy. Co nagle, to po diable. Niech się pani nie denerwuje. W mojej fryzurze będzie pani miała murowane powodzenie. Aktorom to się zawsze zdaje, że tylko o ich grę chodzi. A najważniejsza rzecz w sztuce... Jasiu, to co? Broda! Fryzura! Wiem, 100 razy mi pan to powie, pan spieszy. Zaraz. Widziałem już pierwszorzędne sztuki, które przez złą fryzurę klapę robiły. No już. Jasiu, co ty na to? Mam się święta. Jakież wrażenie zrobił na waszej cesarskiej mości małżonek? Widziałam Napoleona tak krótko. Wasza cesarska mość nie powinna zapominać ani na chwilę, że jest z domu habit. Nie rozumiem. Musimy przede wszystkim honoru Austrii. Na razie wasza cesarska mość powinna trzymać Napoleona z daleka. Ale przecież Napoleon był dla mnie bardzo serdeczny. Myślę, że on mnie kocha. Pocałował mnie nawet. Biedne dziecko. To był pocalunek Judasza. Pocalunek tyrana. Tyrana? Boże drogi! Wasza cesarska mość powinna z nim politykować. No ale co robić? Być uprzejmą, jednocześnie zimną. Księżno Lichtenstein, ja tego nie potrafię. Błagam, nie opuszczaj mnie. Przecież Napoleon jest moim mężem. Właściwy ślub odbędzie się dopiero za kilka dni. Dziś Napoleon do tej sypialni nie wejdzie. Kto to? Cesarz! Posłyszałem głosy i postanowiłem odwiedzić moją piękną żonę. Sir, o tak późnej porze wasza cesarska mość wybaczy, ale jest już około 2:00 w nocy. Godzina istotnie późna. Życzę pani wobec tego dobrej nocy, księżno. Księżno, biedne dziecko, broń honoru Austrii przynajmniej tak długo, jak będziesz mogła. Sir? Zbliż się do mnie. No zbliż się. Boisz się mnie. Wiem, że u was w Austrii straszą dzieci Napoleonem. Powiadają, że je pożera żywcem. Tak, to prawda. Pożre. Co? Widziałem cię tylko przez chwilę, ale nie mogłem zapomnieć o tobie. Jesteś jak świeżo rozkwitła róża. Wydaje mi się znów, że jestem młodym porucznikiem z Korsyki. To ty dokonałaś tego cudu. Czeka nas noc. Noc rozkoszy. Ale dlaczego byłaś ze mną inna z początku? Ja chciałam bronić honoru Austrii. Ach tak! No więc pokaż, jak będziesz bronić honoru Austrii. I pan był suflerem? Ach, mistrzu, drżałam, gdy pan mówił tę milosną kwestię. Drżałam. Ja również drżałem, ale ze strachu. Ja naprawdę, jest genialny. Jestem wzruszony, naprawdę. To było piękne, jak pan odczuł innego Napoleona. Pańskiego Napoleona? To znaczy, że jest prawdziwym Napoleonem. Król rzymski. Napoleon. Tak jest. To moje orle. Nie zatrzymuję państwa. Przepraszam państwa, ale nasz Napoleon jest trochę zmęczony, a za chwilę trzeci akt. Więc państwo wybaczą, wybaczy pani. Przepraszam, ale tak proszę. Przepraszam. Sprajcie tylko, proszę. Jaki byłeś dzisiaj wspaniały, cudowny. Byłeś takim mężczyzną. Skąd ty to masz? Bo ty go zabiłeś. Przeze mnie. Przeze mnie. O Boże, Boże. Wręczę mu to podczas bankietu, zaraz po przemówieniu ministra. Bankiet na cześć Kurczka, minister na cześć Kurczka, Napoleon na cześć Kurczka. A ja w ogóle nie istnieję, ale mniejsza o mnie. Mój tekst nawet dla niego nie istnieje. Mówi na scenie, co mu się żywnie podoba. To niesłychane, wiecie? Patrzę niekiedy na tego naszego Kurczka, nie poznaję go. Prawdziwy Napoleon. Szczęście. To nie jest szczęście, to talent. Podobno nawet minister ma być dziś. Minister, żebyście widzieli tę wyżerkę, jaką nam przygotowali. Dlaczego oni to wszystko robią przed przedstawieniem? Nie można będzie nawet uczciwie popić. Dobrze, proszę pana. Pan nie odpieka, ja go... Minister. A Kurczka jeszcze nie ma. Witam pana ministra. Pan minister pozwoli, że przedstawię mu żonę naszego mistrza. Bardzo mi miło. A gdzie jest nasz Napoleon? Aha, właśnie. Proszę. Gdzie jest Kurczek? Panie ministrze. Gdzie jest pani mąż? Mąż? Drogi mistrzu, czekamy. Czekamy. Pan minister pozwoli, kolega Kurczek. Cieszę się, że mogę panu osobiście wyrazić swój podziw. Tak. Czytałem projekt ustawy panów o nowym prawie małżeńskim. Ach tak, więc mistrz i tym się interesuje? Tak. Ustawa do niczego. Pan minister pozwoli, do stołu. Patrz no, jak ta żona Kurczka się zmieniła. Oczu od męża nie odrywa. Pewnie dlatego, że on na nią nie zwraca żadnej uwagi. Proszę pani, czy mistrz zawsze jest taki małomówny? Tak, to zamknięty w sobie. Zawsze żył własnym życiem. A to ciekawe. 7. Czas do teatru. A to trzeba się spieszyć. Dla nas, mężów stanu, pański Napoleon jest stacją przez... Jego Napoleon. Przez swą nowoczesność. Ma się wrażenie, patrząc na pana, że to jeden z dzisiejszych wielkich dyktatorów. O to mi właśnie chodziło, panie ministrze. Mam tylko jedno zastrzeżenie, że w pańskiej interpretacji Napoleon jest za mało ludzki. No chociażby w scenie z księciem Dangio. Niech pan sobie wyobrazi na przykład, że to pan jest Napoleonem. Czy mógłby pan zabić człowieka bez wahania? Czy nie miałby pan wyrzutów sumienia? Nie miałbym. Nie mam wyrzutów sumienia żadnych. Jak to? A etyka, brawo! Wielki człowiek ma prawo po trupach iść do zwycięstwa. Wyrzuty sumienia są dobre dla małych, tchórzliwych ludzi. Geniuszowi wszystko wolno. Upił się. Nie! Wszystko! 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 ten dzisiejszy skandal wobec ministra hrabia. W tym jest coś niezrozumiałego. Co? Niezrozumiałego? Niech pan powie oburzającego. Czy pan nie widzi, że on nie gra? On jest Napoleonem. Dlaczego on mi codziennie zmienia tekst? Ja już mam tego dość. O! Proszę pana, to jest niedopuszczalne. Pan się zupełnie nie trzyma mego tekstu. Pan improwizuje. To nie jest mój Napoleon. Jego Napoleon? Cóż pan możesz wiedzieć o Napoleonie? Ja jeden wiem, jaki jest Napoleon. Proszę pana, tak nie wolno. Głupcze, mnie wszystko wolno. Ktoś czeka na pana w garderobie. Pani do mnie? Czego pani sobie życzy? Pieniądze? Protekcja? Nie, nie. Ja jestem matką Wiktora Grywicza. Przyszłam do teatru na sztukę. Przecież to była jego ostatnia rola. A tu była garderoba jego. Taki niedobry chłopak. Taki ból sprawić swojej matce. A jednak on mnie bardzo kochał, mój mały. Bywałam tu u niego czasem. Siedział zawsze tutaj, mój synek. A teraz go już nie ma. Nie ma. Przepraszam pana, ale to takie straszne, okropne. Dziękuję panu za to, że mi pan przypomniał, syn. Byłam raz na próbie, a teraz dzięki panu, jakbym go znów zobaczyła żywego. Przecież Wiktor to tak samo mówił. Dziękuję panu. Przepraszam pana. Przepraszam. Bardzo przepraszam. To się musiało stać. To nie moja wina. Nie mogłem inaczej. To każdego oszolomi. Nie, to nie jest to. Ja go znam od tak dawna. Skąd to zachowanie? Dziwny człowiek. On jest genialny. Pani coś wie i ukrywa przede mną. Ja ukrywam? Ale skąd? Proszę pani, kończymy fryzurkę. Zaraz, chwileczkę. Zrozum, Grywicz. Ja musiałem cię zabić. Stałeś mi na... Sam mówiłeś, że Napoleon po trupach szedł do zwycięstwa. Co się z tobą dzieje? Uspokój się. A musiałem. To nie twoja wina. To ja jestem przyczyną wszystkiego. No przebacz. Nie chcę mnie rozumieć. Ja musiałem. Panie kurcze, akcja zaczyna, ty czekają. To zależy od sądu wojennego. Przewodniczącym jest generał Ileon. No, Talerov, jesteś, to dobrze. Księcia Damkę przesłuchano? Tak jest, obywatelu konsulu. Konsulu? To ja nie jestem cesarzem? Pyta się... Czy nie jest to... Nic. Zaprzecza wszystkiemu. Zaprzecza? Ale on nie zaprzeczał. On się znęcał nade mną. Sponiewierał mnie. Nie jak człowieka. Nie jak człowieka. Głowa mi pęka. Wezwać generała Ileana. Wezwać generała Ile? Weź generała Ile? Wezwać generała Ile? Wezwać czało Ile? Generał Ile? Jesteś przewodniczącym sądu wojennego, generale. Jak sądzisz? Książę winien, czy nie winien? Obywatelu konsulu, tylko sądowi mogę dać odpowiedź na to pytanie. Więc nie chcesz mi powiedzieć, nie chcesz. Ja sam wydam wyrok, sam. Francja to moja rzecz, moja kochanka, ona. Ma pan, Francja to jego żona. Kto wyciąga po nią rękę, ten musi zginąć. On był winien i musiał umrzeć. Musiał. On gada. Ja go zabiję. Rozstrzelać go! Rozstrzelać! Dyrektorze, co się dzieje? Nie. Nie mogę. Ja nie mam prawa zabijać. Nie mam prawa. Kurczę, co się stało? Kurdyna! Opamiętaj się! Kurdyna! Spójrz na mnie! No odezwij! Mamusiu, gdzie tatuś? Wyjechał, synku. Ale wróć. Ten też będziemy razem? Tak. Wtedy się już nigdy nie rozstaniemy. Mamusiu, ja już muszę iść, bo moi żołnierze na mnie czekają. No dobrze. No już. Masz szabelki. Jak się masz, Zuchu? Proszę pana, gdzie tatuś? Tatuś jest w podróży, ale niedługo wróci. Mama też mówi co dzień, że wróci, a nie ma go. Tak. Jasiu, idź bawić się, tam czekają na ciebie, idź, Kanie. No i co? Byłem wszędzie, żadnego śladu. To już 4 tydzień upływa, jak znikł. Któż mógł przypuszczać, że wyjdzie i nie wróci więc? O Boże. Zdawało się, że się już zupełnie uspokoił. To moja wina. Przeze mnie stało się to nieszczęście. Odnajdziemy go. Dałem znać wszędzie. Ale gdzie on może być? Napoleon cię woła, ale na kredyt nic mu nie daj. Kredyt umarł, najjaśniejszy panie. Masz, dla wszystkich. Brawo na Jak cesarz każe, muszą dać wódę. Cesarz wszystko może, no nie? Może, pewnie. Nie. Teraz już nie. Pobito mnie. Pobito. Rozumiecie? Moi grenadierzy. Sztandary. Moja armia stracona. Wszystko stracone. Jestem w niewoli. Czemu nie zginąłem po 2 terrory? I po co? Żona wdową, ona mnie zdradziła. Zdradziła! Ale został mi jeszcze mój syn. Moje orle. Oni nie wiedzą, że ja go widzę codziennie. Tylko nie mogę z nim mówić, bo jestem niewolny. Ale on mnie pomści, kiedy wyrośnie. On mnie wyzwoli. I napijmy się. Zostaw, że tego szczeniaka. Co? Coś ty powiedział na mojego syna! Puść! Oriat! Ty! Szelmo! Ja chcę być oficerem. Ty nie możesz być oficerem, bo ty jesteś dziewczynką. A dlaczego dziewczynka nie może być oficerem? Tatuś mi to odpowiedział, bo mój tatuś to wszystko wie, bo mój tatuś to jest Napoleonem. Masz no za mną, masz? Przyjaciele, znów jestem z wami. Znów oprowadzimy Francję do zwycięstw. Żołnierze, tu pod Watrą zadamy ostatni cios naszym wrogom. Losy świata zależą od tego. Morze krwi zalewa mnie. Jak to? Bity? Zdradzony? Armia pobita? Mojej starej gwardii żegnam was. Sam na tej skalistej wyspie. Znów jestem tym, czym byłem na początku. Ten ogień, który mnie pożera. Szczury! Szczury! Wyskakują zewsząd! Zagryzą! Zagryzą mnie! Gdzie jest mój syn? Dlaczego mi go odebrano? Kurczę, co z tobą? Gdzie jest mój syn? Kurczek, nie poznajesz mnie? To ja, Szypułko. Gdzie jest mój syn? Dlaczego mi się tak przyglądacie? Ach tak, zdawało mi się.